Proces stygnięcia naparu ziół w otoczeniu stałej temperatury 22 stopnie Celsjusza opisuje następująca funkcja wykładnicza, gdzie T od x to temperatura naparu wyrażona w stopniach Celsjusza po x minutach liczonych od momentu x równa się 0, w którym zioła zalano wrzątkiem. My musimy obliczyć temperaturę naparu po 20 minutach od momentu zalania ziół wrzątkiem. Dosyć skomplikowana treść, Dosyć skomplikowany wzór, ale tak naprawdę zadanie jest bardzo łatwe, ponieważ mamy tutaj funkcję podaną do wyliczenia czegoś, o co nas pytają tutaj w poleceniu. Musimy obliczyć temperaturę po 20 minutach od momentu zalania i ta funkcja t od x opisuje właśnie temperaturę wyrażoną właśnie w tych stopniach Celsjusza po x minutach, Liczonych od momentu zalania, czyli dokładnie to, co chcemy obliczyć. Zatem jedyne, co musimy zrobić w tym zadaniu, to policzyć wartość tej funkcji dla takiego czasu, po jakim chcemy obliczyć temperaturę tego naparu, czyli musimy obliczyć T od 20. Tutaj jedna uwaga. Musimy zwrócić uwagę, czy jednostki są te same. Tutaj mamy funkcję działającą na minutach. Jeżeli Tutaj mielibyśmy inną jednostkę, to oczywiście to musimy uwzględnić, w tym zadaniu jednak jest łatwo, ponieważ są te same jednostki, czyli nic nie musimy zmieniać. Gdyby funkcja T od X wyrażała temperaturę liczoną po x godzinach, a tu musielibyśmy obliczyć temperaturę po 20 minutach, no to trzeba byłoby policzyć temperaturę od 20 60, czyli od 1 trzeciej godziny, czyli do wzoru podstawić pod x 1 trzecią. Ale że jednostki są te same, to po prostu podstawiamy taką liczbę, jaka jest tu podana. No i wystarczy, że policzymy, jaka ta temperatura wyjdzie z tego wzoru. Czyli podstawiamy 78 razy 2 do potęgi minus 500, to jest inaczej 1,20 razy x. No a x to 20, to widzimy, że tutaj ładnie nam się to uprości, plus 22. To się równa 78 razy 2 do potęgi wyjdzie minus pierwsza, minus 1 w wykładniku plus 22, czyli to się równa 78 razy 1 druga, czyli 78 drugich plus 22, czyli to się równa 78 na 2 to będzie 39 plus 22, no i to się równa 50 plus 11. Czyli 61, czyli 61 stopni Celsjusza będziemy mieli po 20 minutach od momentu zalania ziół wrzątkiem. I taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie D.